tobą. Logan, tytułowa postać, chyba jeden z najbardziej znanych mutantów, członków grupy X-Men, czyli Wolverine. Ta postać, miała i szczęście, i nieszczęścia, jeśli chodzi o adaptację przygód tej grupy na wielki ekran. Ja do dziś nie zapomnę, jak byłem w kinie na pierwszym filmie z sagi X-Men, w pierwszej części od Bryana Singera, gdzie mogliśmy się zapoznać właśnie z postacią Logana i całą resztą ekipy. Zresztą wtedy też wprowadzono Patricka Stewarta w roli profesora Xaviera, czy pierwszy raz zobaczyliśmy Magneto. Większość tych aktorów zostało w swoich rolach do dziś. No i też część z nich wystąpiła po wielu, wielu występach po raz ostatni właśnie w filmie Logan. No i postać grana przez Hugh Jackmana wystąpiła chyba w prawie każdym filmie z tej serii, posiadając większą lub mniejszą rolę. I tak jak wspomniałem, były momenty lepsze, jak na przykład druga część X-Men, czy na przykład Days of the Future Past, gdzie ta postać naprawdę się bardzo dobrze spisała, no ale z jakiegoś powodu niestety w swojej solowej produkcji X-Men Origins Wolverine nie poszło zbyt dobrze. Ten film był bardzo mocno krytykowany, nie tylko przez to, że zniszczyli tam postać Deadpoola, z czego się właśnie śmiano, chociażby w ekranizacji Deadpoola, która też jakiś czas temu się pojawiła na wielkim ekranie. Potem była zaplanowana kontynuacja, która się właśnie nazywała po prostu Wolverine, i pierwotnie miała być to zupełnie inna historia niż ta, która finalnie trafiła do kin. Został zmieniony reżyser, więc znów to wyglądało jak taki moment, gdzie sama też ta ekranizacja nie wypadała zbyt dobrze. No, była lepsza niż poprzedni solo film z tą postacią, ale to wciąż nie było to coś. I to było strasznie irytujące, ponieważ ta postać w kreacji Hugh Jackmana naprawdę zasługiwała na to, żeby dostać porządną opowieść, porządny film, gdzie by grał główną rolę. No i taką ostatnią okazją okazał się właśnie Logan od reżysera Jamesa Mangolda. I tutaj stała się rzecz bardzo ciekawa, ponieważ najwyraźniej po sukcesie Deadpoola, który miał tutaj to kolokwialnie mówiąc tą ograniczoną R-kę tak zwaną, która tutaj notabene nie oznacza, że film jest od 18 lat, bo to trzeba sprecyzować, a ja się sam często łapię na tym, że źle mówię. I Logan został potraktowany tak samo i sporo wskazywało, że jako że tematyka filmu właśnie miała być wokół tego ostatniego występu, tego zamknięcia jego historia w całej tej sadze, no to wydawać by się mogło, że dostaniemy film, gdzie reżyser ma wolną rękę, bo na dobrą sprawę, jeśli zamyka jakiś rozdział, to trudno tu i nie będzie to miało jakby większego wpływu na inną jakby serię filmów, czyli tam, gdzie opowiadane są losy młodych mutantów, które tam toczyły się w latach 70., 80. i prawdopodobnie teraz 90. Więc wydawało się, że na pewno reżyser będzie tu miał troszeczkę wolniejszą rękę, no i pewnie też te złe doświadczenia z poprzednimi filmami zapewne dało studio Fox dużo do myślenia. No i też właśnie to, jakim sukcesem okazał się Deadpool. I muszę przyznać, że na początku nie czekałem jakoś specjalnie mocno na ten film, byłem go bardzo ciekaw, ale już po pierwszym trailerze było widać, że to będzie na pewno coś specjalnego, a jak dobrego, to dopiero przekonam się w kinie. O czym ogólnie jest film? Mamy tutaj rzeczywiście pokazaną przyszłość, niezbyt odległą od naszej, jeśli dobrze pamiętam, rok 2029. Mamy do czynienia z podstarzałym właśnie Loganem, którego ta umiejętność leczenia ran nie działa już tak dobrze, jak powinna. Ma też problemy z opanowaniem swoich pazurów z adamantium, które się na przykład do końca nie chcą wysunąć i tak dalej. Musi sobie z tym pomagać.
opiekuję się tutaj też postarzałem profesorem Xavierem, granym ponownie właśnie też przez Patricka Stewarta. I w okolicznościach, no tutaj nie chcę za dużo zdradzać, bo im się mniej na ten temat filmu wie, tym oczywiście lepiej. W pewnych okolicznościach poznaję pewną młodą dziewczynkę, która okazuje się być pierwszą mutantką od lat, ponieważ no, mówi się, że mutantów już generalnie, żadni nowi mutanci się nie pojawili na Ziemi. No i za tą dziewczynką ktoś tutaj próbuje ją złapać, ją odebrać i tutaj Xavier i Wolverine postanawiają ją uratować i przewieźć w bezpieczne, wskazane przez poprzedniego opiekuna tej dziewczynki, miejsce, tam gdzie ona by mogła normalnie żyć i być poza jurysdykcją właśnie tej pewnej złej organizacji, która za nią gania. To nie brzmi może tak, jak ogólnikowo się zwykle opisuje filmy, to może nie brzmi tak samo ekscytująco, jak rzeczywiście to wszystko wygląda, ponieważ film jest wypełniony zarówno akcją i wieloma takimi momentami spokojnymi, które właśnie mocno skupiają się na pokazaniu tego, jak Logan żyje, jak mu jest ciężko z tym życiem, w tym momencie, w którym się znajduje. I znaczy, może inaczej. Ogólnie film wypada bardzo dobrze, natomiast te dwa elementy, o których teraz wspomniałem, niestety troszeczkę nie odpowiadałam, był brak równowagi moim zdaniem, ponieważ twórcy mieli dużo większe możliwości, mieli tą jakby wolną rękę, co widać. Film jest bardzo brutalny, tutaj w końcu Logan może ciąć swoimi szponami coś więcej niż tylko kawałki metalu czy robotów, czy czegokolwiek. No kończyny lecą momentami na lewo i prawo. Ale wydaje mi się, że w tej ilości brutalności, którą tutaj twórcy poszli, no aż było jej zanadto. To znaczy, no wiadomo, gdyby film miał się tylko skupić tylko i wyłącznie na takim mordobiciu, pokazywaniu tej bestii, która drzemie w tej postaci, no to okej, mogę się zgodzić, że oczywiście jak najbardziej. Tylko, że niestety te duże ilości brutalnych scen, tego tnięcia kończyn, głów i tak dalej, no odwracało uwagę troszeczkę od jakby samej takiej tematyki tej postaci. No ten film naprawdę dobrze się ogląda ze względu na to, że postacie są bardzo dobrze zagrane, nakreślone, ich motywacje, tego co chcą osiągnąć. I cała ta brutalność i ilość tych akcji, która tam jest pokazywana, no odciąga trochę widza i no jest ta równowaga zaburzona niestety no na niekorzyść ogólnie filmu. Nie jest to aż tak bardzo duży minus, ale no myślę, że sami zauważycie, że jak będziecie oglądać film, albo jeśli już widzieliście, no to było takie wrażenie, że czasem no po prostu niepotrzebnie tego było za dużo. Naprawdę wystarczyło raz właściwie pokazać, że no Logan nadal jest bestią, która potrafi mordować i tematu właściwie dalej nie ciągnąć, ale naprawdę no tego tu jest w bardzo dużej ilości. Mogło być tego trochę mniej i w miejsce niektórych tego typu scen troszeczkę właśnie więcej dać tego tak zwanego spotlightu na postaci, trochę więcej scen Logana z Laurą, tą młodą dziewczynką, i czy pomiędzy właśnie profesorem Xavierem. To jest właściwie jedyny główny zarzut, jaki mam do tego filmu. Drugi, który tutaj w głowie mi siedzi, w sumie jest związany z tym, ale też byłby spoilerem, gdybym powiedział, więc tutaj pozwolę sobie pominąć tą kwestię. Więc tak, ma trochę po prostu zachwianą równowagę między tym, żeby opowiedzieć dobrą historię, a pokazać film, gdzie po prostu się dużo leje krwi. A co do plusów, no cała reszta jest bardzo fajnie zrealizowana, tak jak mówiłem, role są bardzo świetnie odegrane, postaci główne są dobrze napisane, relacje między nimi tak samo. Miło było zobaczyć po prostu taką innego rodzaju trochę chemię między Xavierem i Loganem. To szczególnie właśnie na plus. I to, co się dzieje z Wolverine'em, kiedy właśnie musi się zaopiekować tą małą dziewczynką, którą tutaj pewna organizacja ściga. Bardzo nastrojowa muzyka. W sumie
to jest teraz, tak mi się wydaje, bo oczywiście zapraszam, żeby mi ktoś poprawił, jeśli się nie mylę, ale w filmach superbohaterskich mam wrażenie, że w oprawie muzycznej bardzo rzadko się ostatnio używa pianina, żeby one grało główną rolę w opowiadaniu historii, opowiadaniu tematów muzycznych poszczególnych scen, czy ogólnie przewodniego motywu. Tu go było trochę więcej i nadawał on specyficzny bardzo klimat filmowi. On się przewijał kilka razy przez całą tutaj tą ekranizację i naprawdę tworzyło to nastrój taki, że dzięki czemu i muzyka jest bardziej rozpoznawalna w tym filmie, bardziej można go skojarzyć skokiennie z tym obrazem, no i sam obraz dzięki temu zyskiwał, ponieważ no, podkreślał te wszystkie nastrojowe sceny, a było ich całkiem sporo tutaj, na tyle, że po prostu odbiór był naprawdę bardzo fajny. I co jeszcze jest fajnym plusem, i to już myślę, że będę kończyć tutaj moją wypowiedź na temat tego filmu. On został tak przygotowany, że zarówno może służyć jako jeden zamknięty film, nic więcej nie musimy oglądać do niego, tylko ten jeden i równie dobrze zrozumiemy, o co w nim chodzi. Ale oczywiście on zyskuje, kiedy mamy świadomość, że to jest film o postaci granej przez wiele, wiele lat przez Hugh Jackmana, która pojawia się w wielu filmach i to jest takie no, naprawdę satysfakcjonujące podsumowanie całego tego tutaj dorobku, niezależnie czy tutaj mieliśmy po drodze dobre i złe filmy, no niestety te złe się też trafiały, ale jeśli to wszystko miało się właśnie skończyć Loganem, to jest to satysfakcjonujące zakończenie. Myślę, że wielu widzów na pewno też poruszą ostatnie sceny. W momencie, kiedy też o tym ostatnio pisałem na swoich kontaktach na social mediach, że kiedy muzyka ucichła, pojawiło się logo filmu na sam koniec, to usłyszałem po prostu, jak wokół mnie takie ciężkie szlochy, głośniejsze niż moje, i po prostu, no rzeczywiście on ten film mógł jak najbardziej poruszyć. Ja naprawdę serdecznie polecam, żeby wybrać się do kina na ten film jak najbardziej, szczególnie jeśli jesteście fanami w ogóle X-Men i postaci Wolverina. Naprawdę to jest satysfakcjonujące zakończenie. Lepiej być chyba na dobrą sprawę nie mogło. No są oczywiście te detale niektóre, ale mówię, no jest to bardzo dobry film. Ogólnie mamy szczęście, jeśli chodzi o 2017 rok pod kątem adaptacji filmowych. Niedawno mieliśmy Lego Batman, który również wypadł bardzo dobrze. No fajnie by było, jakby tak zostało do końca roku, że każdy następny film na podstawie komiksów będzie posiadał dobre przyjęcie zarówno przez widzów, jak i krytykę, i będziemy mogli zamknąć ten smutny, rozczarowujący rok 2016 i go gdzieś tam daleko w tyle zostawić i się po prostu zachwytać tym, co mamy teraz przez następne właściwie 9 jeszcze miesięcy. Czyli podsumowując, film Logan, James Mangold, reżyser, ostatni raz, kiedy widzimy Hugh Jackmana w roli Wolverina i Patricka Stewarta jako profesora Xaviera. Serdecznie zapraszam, dajcie znać na Facebooku u nas, czy film wam się podobał, a my za chwileczkę przejdziemy do kolejnej adaptacji komiksu.